Hej, siemano, witam was w Planszy Maniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie grę Palec Boży. Jest to gra zręcznościowa od 2 do 4 graczy, gdzie w zależności od ilości graczy zajmie nam ta gra około pół godzinki czasu. Jeżeli chodzi o zawartość, no to każdy z graczy wcieli się w jednego z bogów, znaczy będzie mógł sobie wybrać, którego boga z danej frakcji będzie chciał się wcielić. Zapraszam do pudła. Ale zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, tutaj czerwony przycisk na dole, oraz zostawić łapkę w górę, jeżeli ci się spodoba ten materiał. Oglądaj dalej. Tak jak widzicie, mamy tutaj całą zawartość gry Palec Boży. Zaczynając od instrukcji, ona jest mega krótka, ma tu wszystko wyjaśnione, co powinniście wiedzieć, wystarczająco, żeby zagrać. Zajmie wam naprawdę kilka minut i możecie przystąpić do gry w zawartość. Jeżeli chodzi o znaczniki, tu mamy znaczniki punktów zwycięstwa. Tu mamy tornado, ale jest ono zawarte w kartach, ale o kartach za chwilę. Znacznik pierwszego gracza. Serduszko dla Frey. Tak, Freya ma serduszko. I jeszcze łapka dla Dagda. To jest wszystko tutaj, jeżeli chodzi o żetony. Tak jak widzicie, mamy cztery karty bogów. Karty bogów są dwustronne. Każdy z graczy wybiera, którego z bogów chce reprezentować i będzie miał jego bonus. Każdy z bonusów jest inny, więc trzeba to przeczytać, zastanowić się i wybrać odpowiednio, co chcemy posiadać. Resztę kart to są karty eventów, które będą się działy w danej grze. Czyli na przykład, tak jak mówiłem, tu jest tornado do końca gry i takie tornado funkcjonuje do końca gry i zamiast pępka świata posiadamy żeton tornada na środku. No, ono będzie wciągać tych swoich kapłanów, którzy wpadną w tornado i coś tam jeszcze. Nie będę tego czytał do końca. Różne są zasady, na przykład małymi kroczkami pstrykacie swoimi prorokami używając małego palca. całkiem zabawne. Wiara bez granic. Jeśli prorok dotyka granicy obszaru wyspy, miasta, pępka, świata, jest on traktowany tak, jakby był poza obszarem. Zabłąkana owieczka, król małp, to tutaj mamy taki dodatkowy żeton króla małp, on jest stawiany na środku i tam, gdzie zostanie przepchnięty przez jakiegoś kapłana, czyli na tej wyspie nie byłoby, nikt by nie dostał punktów za tę wyspę. Templariusze, prorok, na przykład, że dostajemy dodatkowego proroka, bo nie używamy wszystkich żetonów, jakie się tu znajdują. A przechodząc do żetonów, no to mamy trzy rodzaje żetonów, a nawet cztery, jeżeli popatrzymy na Egipcjan. Na przykładzie tutaj zielonych. Mamy świątynie, to są takie duże kloce. Kapłanów, to są ci najmniejsi. I jeszcze templariuszy, to są takie większe żetony. Tak jak wspomniałem, są trzy rodzaje, a nawet cztery, ponieważ Egipcjanie mają sfinksa. Jeżeli wybierze się boga Ra, dostaje on sfinksa i to jest taki grubszy żeton w porównaniu z kapłanami czy na przykład templariuszami. Jeszcze ostatni żeton, o którym zapomniałem, bo tu jest na górze, to jest otchłań, gdzie będziemy stawiać kapłanów, którzy wypadną poza mapę. Dobrze, na przykładzie rozgrywki dwuosobowej zaprezentuję, jak to teraz będzie wyglądać. Na początku każdy z graczy wybiera jednego z bogów. Czy tam się losuje, czy jak tam sobie ustalicie. No niech będzie Ra i... Znaczy Ra. Niech będą Egipcjanie i niech będą Wikingowie. Teraz gracze wybierają, których z bogów chcą wybrać. No, Egipcjanin raczej weźmie Ra, ze względów na właśnie Sfinksa. I tutaj weźmiemy Tyra drugim graczem. Stawiamy karty, nie wiem, powiedzmy... Postawię tutaj, żeby były. No i Ra otrzymuje dysk Sfinksa zamiast standardowego proroka. Sfinks traktowany jest jako prorok. A Tyr natomiast możesz pstrykać słabszą ręką. Jeśli prorok trafi wtedy na wyspę, będziesz mógł pstryknąć nim jeszcze raz, używając tej samej ręki. Każdy z graczy obecnie przygotowuje sobie 4 żetony świątyń i 5 kapłanów. W przypadku Egipcjan jednego kapłana wymieniamy na Sfinksa, ponieważ wybraliśmy boga Ra. Jak już mamy pustą matę, wytłumaczę, jak ją czytać.
Na przykład dla tyrana rożnikiem będzie ta chmurka. Będzie musiał strzelać z którejś części tej właśnie chmurki. Jeżeli taki kapłan trafi na którąś z wysp, no to on już ma na tej wyspie obecność. Natomiast tak jak już wspominałem, gdyby trafił gdzieś tu w obszar tego kółka, wystarczy, że się styka, no to wymienia tego kapłana na świątynię i stawia ją gdziekolwiek na danej wyspie. Jedynie Zeus może stawić na dowolnej wyspie, ale on akurat na tej, na którą trafił. Przechodząc dalej, mamy tu jeszcze obszar Pępka Świata, ale to jeszcze muszę zaprezentować, jakby to faktycznie wyglądało. Jeżeli gracz strzeli w Pępek Świata, dostaje jeden punkt za to, że strzelił w pępek i jeden punkt za każdą obecność na wyspie. Czyli maksymalnie 5 punktów można zdobyć. Przed rozpoczęciem rozgrywki jeszcze wybieramy, kto będzie pierwszym graczem. No powiedzmy, że wygrał losowanie Tyr. No i po kolei. Mamy tutaj przetasowane karty eventów, jakie będą brały udział w rozgrywce. Faza pierwsza to obrady. Wyciągamy dwie karty, wierzchnie. I przystępujemy do obrad. Będziemy głosowali przez wskazanie palca do góry na kartę górną i wskazanie kciuka do dołu na kartę dolną. Każdy z graczy będzie musiał zadecydować. Jeżeli jest remis, tasujemy karty i wybieramy którąś wybraną. Mamy tutaj lokalny kult i działa on do końca tury, czyli przez 4 rundy obecnie, no bo jest dopiero pierwsza. Nie otrzymujecie PZ-u za wyspy, które są najbliżej waszego narożnika. Oraz mamy ręka w rękę. Ta faza misji, jeśli w swoim obszarze macie więcej niż jednego proroka, musicie pstryknąć dwoma prorokami jednocześnie, używając obrąk. Jest to dość zręcznościowe wyzwanie. No i każdy gdzieś tam głosuje. No powiedzmy, że każdy się zgodził, dał kciuka do góry i mamy lokalny kult. On będzie obowiązywał do końca gry, czyli Tyr nie będzie punktowany za ten narożnik, a Ra nie będzie punktowany za ten narożnik. No i zaczynamy pstrykanie. Zaczyna Tyr, stawiamy kapłana do któregoś z narożników na chmurze, no i pstrykamy. Że moją słabszą ręką jest lewa, tak jak już wspominałem, pstrykam sobie nią. I trafiłem na wyspę, więc mogę dopstrykać tego kapłana jeszcze raz. No nie będzie to zbyt precyzyjne z mojej strony, z tak ustawioną ręką, ale spróbuję. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz przechodzimy do Egipcjan i strzelamy. Niestety kapłan wypadł poza mapę, więc wrzucamy to tutaj, do tej przestrzeni. Teraz znowu kolej Tyra. Trafił na tę wyspę, ale że trafił na wyspę, mogę go jeszcze przepstrykać. Tu nie będę miał punktów, więc wolę spróbować tutaj jeszcze. No i też mamy. Udało mi się. No i stawiam sobie świątynię. On znika i teraz znowu tura gracza żółtego. Tutaj sobie ustawimy i spróbuję pstryknąć. Dobra. Tutaj i pstryk. Dobra, jesteśmy, mamy obecność na wyspie, jest dobrze. Kolejna tyra. Znowu lewą, żeby mieć podwójne pstryknięcie. Jest. No i mamy tutaj kolejną świątynię. Możemy sobie strzelić na przykład tutaj. Żółci sobie tutaj strzelą. No nie udało się. Mamy znowu niebieskich. Powiedzmy, że spróbuję zająć tam. Mogę dopstrykać, bo lewą. Niestety, gracz wcielający się w Egipcjan. No i gracz wcielający się w Egipcjan ma Sfinksa, więc może tu zrobić bałagan. I myślę, że tak zrobimy. Sfinksa no w sumie nie ma, a świątynia wypadła poza wyspę, więc ją usuwamy. Teraz jeszcze niebieski. Kupujemy znowu tutaj. Nie udało się, ale mogę jeszcze przepstrykać. No i mamy.
Stawiam znowu. On znika. Taktycznie bym strzelił tutaj, żeby nie miał dominacji. Znaczy gdziekolwiek strzelę to w sumie. Albo nawet mogę wygrać. Wygrać tutaj, jak zestrzelę tego. Za słabo. W tym momencie właśnie mamy koniec, ponieważ zagraliśmy wszystkich kapłanów. Lokalny kult tutaj oznacza, że nie otrzymujemy PZ-ów za wyspy, które są najbliżej naszego narożnika. Czyli tutaj, tutaj jest ok. Dobra. W takim razie, obecność. Obecność niebieskich jest na trzech wyspach, więc dostaję 3 punkty zwycięstwa. Dodatkowo, dobra, to za chwilkę. I 2 obecności dla Egipcjan. Więc otrzymuję 2 punkty. Teraz dominacja. Jeżeli jest najwięcej żetonów danego gracza, no to on wtedy dominuje przestrzeń. I dominację mamy tutaj i tutaj dla niebieskich, czyli 4 punkty. Oraz tutaj dla Egipcjan, czyli on dostaje 2 punkty dodatkowe. Jak już rozdzieliliśmy punkty zwycięstwa, usuwamy wszystkie żetony oprócz świątyń. Więc tutaj kapłani wracają do Egipcjan, tutaj stąd też, Sfinks też, kapłani do niebieskiego i zaczynamy kolejną turę, czyli wykładamy 2 karty, znacznik pierwszego gracza przechodzi do Ra, no i obrady góra, dół, wybieramy kartę i to by było tyle. Myślę, że tu wszystko powiedziałem. Na przykład taka ciekawostka, Dagda stawia tą łapkę, czyli może postawić sobie tak łapkę i sobie strzelić żetonem. No powinien być, dobra, strzelę zielonym, żeby nie było. Może postawić sobie łapkę i strzelić. To się tak fajnie blokuje i możemy sobie świątynię postawić. No taka ciekawostka. Natomiast Freya, jeżeli... a to niebiescy są. Jeżeli mielibyśmy, powiedzmy, taką sytuację, to ona zrzuca serduszko z 2 cm. No i jeżeli przykryty będzie, przykryci będą kapłani, no to wtedy on jest liczony jako dla danego gracza. W tym przypadku by się i tak nie opłacało, no ale taka ciekawostka. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Zapraszam do podsumowania gry. Przechodząc do podsumowania Palca Bożego, jest to naprawdę fajnie wykonana gra, spoko przemyślana i niezwykle wciągająca. Potrafi wciągnąć na kilka rozgrywek, tak jak już wspomniałem na początku, jedna zajmuje około pół godziny, więc no bez problemu przy tej grze można spędzić 2 godzinki i myślę, że każdy będzie dobrze się bawił. No chyba, że znajdzie się jeden taki, co za dobrze pstryka i wszystkich ogrywa, no ale no, oby wszyscy byli na równym poziomie, a jeżeli nie, no to byleby wszyscy przeciwko jednemu. Dlaczego ta gra tak przyciąga? No bo co my tu mamy? Tu prawie nic nie ma, no ale daje ten element rywalizacji, zajmowania powierzchni na wyspach. Te świątynie, które stawiamy, można taktycznie gdzieś ją ustawić, żeby zablokować, przyblokować przeciwnika, żeby nie postawił tam swojej świątyni, albo nie zdobył właśnie świątyni na danej wyspie. Jest tu trochę taktyki, ale większość chyba zależy właśnie od precyzji pstryknięcia tego żetona. Dużo w rozgrywce może zmienić to, jakiego boga wybierzemy, bo każda strona ma swojego. To już od was zależy, którego wybierzecie. Tak naprawdę Tyr jest moim ulubionym. Pstryka się słabszą ręką, czyli moją lewą, ale ja w sumie jestem oburęczny. Czy można stwierdzić dysbalans między postaciami bogów? Owszem, na przykład Ra może wymienić jednego kapłana na Sfinksa. To jest grubszy już żeton, więc ma przewagę, bo ten Sfinks potrafi przesuwać budynki i to bardzo dobrze. Tyr. No tutaj też na przykład, jeżeli ktoś jest oburęczny, trochę jak ja, to czy pisać lewą nie umiem, ale lewą mam równie sprawną co prawą rękę, więc no Tyr też może być zabójczy dla reszty przeciwników, ponieważ pstrykasz słabszą ręką, jeżeli pstrykniesz słabszą ręką, to możesz dopstryknąć jeszcze raz, więc ma się podwójne pstryknięcie. Mocne. Temida i Zeus.
Tutaj Zeus może stawiać świątynię na każdej z wysp, więc może to być przydatne, bo można zablokować, nie wiem, krawężnik jednego z graczy, no ale to też no te świątynie. To zależy od taktyki właśnie, jaką przyjmą gracze. Znaczy gracz, który się wciela w Zeusa. Albo może wziąć Temidę i wtedy wygrywa remisy podczas nawracania. Też przydatne. Często jest po tyle samo kapłanów, czy tam jeszcze świątyń na danej wyspie, przez co nie wygrywa się dominacji. A tutaj by się czasami przydała, bo dominacja daje 2 punkty zwycięstwa. Dagda. Mega mocny. Stawia taką łapkę na planszy. No, strzelasz prosto między palce i zostaje. Więc, a możesz położyć gdziekolwiek, tak żeby nie przesunąć jakichś kapłanów wrogów. Morrigan też spoko. Jak wypadną kapłani poza mapę, no to ona przejmuje i będzie miała potem punkty zwycięstwa. Jeżeli chodzi o jakość wykonania komponentów, jest naprawdę mega dobrze. Myślę, że te kapsle, te żetony, no ci kapłani, świątynie i tak dalej, raczej wątpię, żeby to się zużyło jakoś mega szybko. Karty bogów też są takie wzmocnione, fajną strukturę mają. Przeplecione są dodatkowo, więc jest tu, no nie powinny się zniszczyć ani nic w tym stylu. Instrukcja, no z kartki papieru po prostu, żetony, no zwykłe kartoniki, nic szczególnego. Jeżeli chodzi o karty tych wszystkich eventów, które się dzieją podczas gry, no to też są wzmocnione, też są fajnie sztywne, fajne, twarde, nie powinny się zniszczyć. No i oczywiście ta reszta żetonów, jak łapka i nie wiem, na przykład ta otchłań, gdzie spadną kapłani, żeton pierwszego gracza, całusek i jeszcze tornado. Tornado właśnie jest tutaj z kart może wypaść. Jeden mankament, jaki mnie zastał i myślę, że więcej osób mógł zastać, bo słyszałem, że są takie problemy, to jeżeli kupicie obecnie palec Boży, możecie dostać wygiętą matę. Ja właśnie teraz przebitkę wam pokażę, jak to wyglądało w moim przypadku. Napiszcie do studia Fox Games, powinni wam dosłać właśnie taką ładną, dobrą, niewygiętą matę i będziecie zadowoleni z tej gry. I myślę, że już wszystko powiedzieliśmy o tej planszówce. Nie ma tu co więcej mówić. Życzę wam po prostu miłego pstrykania, zakupienia palca Bożego, obejrzenia poprzednich recenzji, jakie się znajdują na moim kanale. Zapraszam również na przyszłe, które się odbędą. Co 2 tygodnie nowa recenzja. Oczywiście zostaw łapkę w górę, jeżeli dotrwałeś do końca. Komentarz, jeżeli chcesz coś skomentować. Subskrypcję, jeżeli nie kliknąłeś. I to by było na tyle. Żegnaj, cześć!